witamy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej. Jolanta Popłońska, dyrektor szkoły, Małgorzata Kowalska, wicedyrektor. Chciałybyśmy zachęcić Was do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Troszkę opowiemy o ofercie edukacyjnej i atutach tej szkoły, a Pani wicedyrektor przybliży Wam kierunki zawodowe. W naszej szkole możecie uczyć się w technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec oraz technik hotelarstwa. Mamy też w ofercie liceum ogólnokształcące i szkołę branżową pierwszego stopnia. Uczniowie technikum wybierają dwa spośród trzech języków, spośród języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym oraz realizują bloki zajęć typowo zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Natomiast uczniowie liceum ogólnokształcącego wybierają również dwa języki obce oraz dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Szkoła branżowa kształci w zawodach ogrodnik, cukiernik i sprzedawca. U nas też możecie ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy OGR 02 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Uczniowie technikum mogą zdobyć dodatkowe wykształcenie poprzez właśnie ten kurs kwalifikacyjny. I tak uczniowie technikum informatycznego, technikum ekonomicznego, mając już 18 lat, mogą ukończyć taki kurs i mają dodatkowe wykształcenie w zakresie ogrodnictwa. Jesteśmy szkołą nowoczesną, przykładającą wagę do rozwoju wiedzy i przede wszystkim umiejętności praktycznych. Oferujemy dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, która pomaga zdobyć nowe doświadczenie, w tym nowoczesne sale komputerowe, dobrze wyposażoną bibliotekę, kompleks sportowy i siłownię, sklepik oraz internat. Internat nasz jest bezpośrednio połączony ze szkołą. Dysponujemy 50 miejscami. Pokoje są dwu- i trzyosobowe. Zapewniamy też pełne wyżywienie. Do dyspozycji uczniów mamy kącik kuchenny, łazienki, pokoje, w których jest dostęp do Wi-Fi oraz świetlicę. Uczniowie nasi mogą korzystać również z kompleksu sportowego. Na przedmiotach zawodowych w technikum uczniowie przygotowują się do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach. W technikum ekonomicznym nauczycie się prowadzić księgowość podmiotów gospodarczych, poznacie zasady planowania, politykę zatrudnienia i wynagrodzenia oraz zasady marketingu i działalności przedsiębiorstw. Nauczycie się również wykonywać pewne prace biurowe oraz prowadzić systemy płacowo-kadrowe. W technikum informatycznym poznacie, jak trzeba zaprojektować i wykonać sieci komputerowe, jak można wykorzystać w praktyce wiedzę związaną z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych. Nauczycie się projektować i zakładać oraz zarządzać bazami danych. Skonfigurujecie sprzęt i oprogramowanie dla określonych zastosowań. W technikum ogrodniczym nabędziecie umiejętności produkcji sadowniczej, szkółkarskiej, warzywniczej i kwiaciarskiej. Nauczycie się zasad uprawy roślin, weźmiecie udział w zewnętrznych konferencjach, szkoleniach, wyjazdach na różnego rodzaju wystawy ogrodnicze. Młodzież w technikum ogrodniczym zdobywa również uprawnienia kategorii T na ciągnik z przyczepą. Może również korzystać z naszych warsztatów ogrodniczych, które mamy tutaj na miejscu i młodzież nasza odbywa tutaj praktyki. W technikum architektury krajobrazu nauczysz się projektowania elementów architektury, pielęgnacji terenów zielonych i będziesz potrafił przygotować kosztorys. W technikum handlowym nauczysz się organizacji techniki sprzedaży, obsługi klienta, reklamy i marketingu działalności handlowej.
zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu rynku, rachunkowości i prawie handlowym. Szkoła branżowa pierwszego stopnia zapewnia praktyczną naukę zawodu, pomaga w zorganizowaniu praktyk zawodowych na rynku lokalnym, odpowiadając na jego zapotrzebowania. Liceum ogólnokształcące zapewnia wykształcenie ogólne. Umożliwia realizację kilku przedmiotów na poziomie rozszerzonym, w zależności od tego, jaki profil wybierzecie. Przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach wyższych. Dużą zaletą nauki w naszej szkole są staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach samorządowych oraz udział w licznych projektach unijnych, w ramach których uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć zawodowych, kursów, szkoleń i mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych. Uczniowie, którzy biorą udział w projekcie, mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. I uczniowie Technikum Informatycznego zdobywają kwalifikacje z zakresu Cisco, natomiast uczniowie Technikum Ekonomicznego mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach dodatkowych z zakresu skuteczne techniki sprzedaży oraz negocjacji, jak również dodatkowe zajęcia z programu INSET, programu Płatnik oraz programu Excel. Natomiast uczniowie Technikum Ogrodniczego zdobywają dodatkowe kwalifikacje na zajęciach z ogrodnictwa, z warzywnictwa, jak również mają możliwość zdobycia uprawnień na wózki widłowe. Jak wcześniej wspomniałam, wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w tym projekcie, muszą odbyć staże zawodowe w przedsiębiorstwach zarówno ogrodniczych, jak i z zakresu ekonomiki i informatyki. Te staże odbywają się w naszym mieście, jak i poza, w Rawie Mazowieckiej, w Skierniewicach, w zależności... W sumie w całym powiecie rawskim. I tych uczniów, którzy odbędą te staże, będzie w ogóle w całym projekcie 135 osób. Nasza szkoła tętni życiem. Umożliwiamy Wam udział w wielu konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych. Organizujemy wiele wycieczek, wystaw tematycznych, rozwijamy zainteresowania i pasje. Realizujemy różne programy artystyczne i imprezy klasowe. Poza tym angażujemy się w wolontariat, akcję charytatywną krwiodawstwa, akcje ekologiczne i wiele innych. W tym roku nasza młodzież wzięła również udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Możecie brać udział w licznych wycieczkach i wyjazdach. Tak jak wcześniej powiedziałam, są to wycieczki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Możemy pochwalić się, że nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, panuje w niej miła atmosfera sprzyjająca nauce. Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym, uczniowie nie mają okienek i możemy również pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. W ostatnich latach jesteśmy w czołówce szkół w rankingu Perspektyw. Nasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i krajowym. Osiągają sukcesy, niejednokrotnie zajmując kierownicze stanowiska i chętnie wspominają naszą szkołę, podkreślając solidne przygotowanie do przyszłego zawodu. Rozmawiając z absolwentami, mam informację, że szkoła przygotowuje ich do przedsiębiorczości i dalszego życia zawodowego. Nasza szkoła to przyjazne środowisko, dające chęć działania i wszechstronnego rozwoju. Zapraszamy do nas!